Cześć. Dzień dobry. Ja się nazywam Ola Rudzka-Kurdyś. A ja Monika Madejska. Witamy Was serdecznie w katowickim chórze wirtualnym. Będzie nam niezmiernie miło, jeśli dołączycie do naszej zabawy w czasie izolacji. Jak wiecie, chór to zespół osób, które śpiewają razem. Chóry są różne, mieszane, czyli tam, gdzie śpiewają mężczyźni, kobiety, lub jednorodne. Typowo żeńskie, męskie lub dziecięce. To nas specjalnie nie interesuje, ponieważ nasz chór będzie chórem, jak to pomyślałyśmy, wymieszanym. Będzie mógł w nim śpiewać każdy, bez względu na wiek, na płeć, na głos itd., itd. Chodzi o to, żebyśmy wszyscy razem w dosyć nietypowy sposób stworzyli wokalny zespół, który będzie wykonywał pieśni powstańcze. Śląskie. Nasz chór będzie podzielony na trzy głosy. Najwyższy sopran, środkowy alt i najniższy głos męski tenor. Co nie oznacza, że tym najniższym głosem męskim mają śpiewać tylko panowie. Pokażemy Wam w następnych odcinkach, że są również dziewczyny, które śpiewają nisko i które świetnie odnajdują się również w takich partiach. Dlatego zachęcamy Was do oglądania kolejnych odcinków katowickiego chóru wirtualnego i mamy nadzieję, że będziemy się wszyscy świetnie bawić. Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja się nazywam Ola, a ty? Ja jestem Angela. Wsiądź proszę. Zawsze chciałam śpiewać i zawsze chciałam śpiewać w chórze. To było moje wielkie marzenie. Bardzo się cieszę. Dobrze trafiłaś. Tutaj nasz zespół nazywa się Katowicki Chór Wirtualny. I będziemy śpiewać śląskie pieśni powstańcze. Wspaniale. Bardzo się cieszę. Ja też. Do zobaczenia.